profesorze, w czasie forum ekonomicznego w Krynicy i w czasie forum ochrony zdrowia, które w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie, dość często mówi się, no właściwie głównie o kwestiach, które trzeba poprawić. Mówi się o braku finansowania, mówi się o kryzysie ochrony zdrowia w Polsce. Natomiast otolaryngologia, a więc dziedzina, którą pan się zajmuje, no to jest taki obszar w Polsce, w którym rzeczywiście dużo się dzieje ważnego i państwa centrum jest wiodącym centrum w Europie i na świecie. Proszę powiedzieć, jak wam się udaje pokonywać te wszystkie bariery? Staramy się od wielu lat znajdować takie miejsca, w których pacjent ma opiekę, ale mógłby mieć jeszcze lepszą. Stąd rozwój bardzo wielu filii w Polsce, stąd rozwój filii za granicą. To są trzecia filia na Ukrainie, będzie otwierana niedługo w Kirgistanie, dwie w Kazachstanie i niedługo także w Senegalu. Jeśli chodzi o zapewnienie pacjentom najlepszego serwisu, to spojrzenie na taką całą drogę pacjenta, od diagnostyki poprzez leczenie do rehabilitacji. Naszym celem zawsze było to, żeby pacjent miał wszystko jakby w jednym ośrodku, żeby nie musiał szukać rehabilitacji gdzieś indziej, a diagnostyki gdzieś indziej. Oczywiście naszą centralą są Kajetany, gdzie ci pacjenci są operowani i tam są wykonywane nawet te najbardziej skomplikowane operacje. Ale jeśli chodzi o diagnostykę i leczenie i rehabilitację, staramy się, żeby to było możliwe jak najbliżej pacjenta. W związku z tym mam możliwość nauczeniu wielu specjalistów, którzy na przykład nie mają takich ambicji, żeby być w ośrodkach centralnych, chcą być w ośrodkach regionalnych, tam są ekspertami i zajmują się tymi pacjentami szczególnie po danym leczeniu, czyli ta rehabilitacja pozwala, że nie tylko ktoś słyszy, ale jakość tego słyszenia jest coraz lepsza. Bardzo ważne jest także to, że mam możliwość zaoferowania pacjentom tego wszystkiego, co w świecie jest w tej chwili najnowsze, najnowocześniejsze. Wiele podmiotów, konsorcjów naukowych czy firm stara się przeprowadzać badania w naszej dziedzinie, u nas, w naszym ośrodku i w naszej sieci, dlatego że wiedzą, że będzie to obiektywne na dużej ilości pacjentów zróżnicowanych także geograficznie. Panie profesorze, ale też wasza działalność, wasze centrum jest takim przykładem, że zanim w ogóle się zaczęto dyskutować w Polsce o value-based healthcare, to wy już to wdrażaliście, to znaczy jakby cały czas przyświecało państwu to, że musi być efekt zdrowotny, dobry działań, które podejmujecie. Czyli jakby wyprzedziliście całą tę dyskusję w Polsce. Tak, no szczególnie jest to istotne na rynku prywatnym, kiedy pacjenci nie tylko patrzą na to, co jest polecane i rekomendowane, ale widzą ten efekt. Powstały różne prace naukowe, także doktoraty z zakresu tego, co wykonujemy na przykładzie naszych pacjentów i ten efekt tego pacjenta jest niezwykle istotny, bo ci pacjenci potrafią liczyć. Szczególnie pacjenci z Azji Środkowej, z Europy Wschodniej chcą liczyć i patrzą, co mogą dostać, na jakim poziomie i jak to będzie wyglądało nie tylko w momencie terapii, ale także po terapii i co będą potrzebowali poświęcić, w jaki sposób. I to wyprzedziliśmy. Także wykształcenie ekonomiczne naszej kadry zarządzającej jest niezwykle istotne w połączeniu z wiedzą medyczną, pozwala na opracowanie takich strategii leczenia i takich metod prowadzenia pacjenta, żeby to było efektywne, ale także dla tego pacjenta nie najcięższe finansowo.